Siemanko ludziska, z tej strony Alan, to jest kolejny odcinek Let's Playa z gry Zanzrak The Hidden Portal. W poprzednim odcinku udaliśmy się do nieznanego nam terytorium, czyli do górskiego świata. Jak widać, zupełnie jeszcze nic nie zrobiliśmy w tym świecie, ponieważ drogę blokuje nam jeden z mrocznych elfów, którego zaraz pokonamy, ale przed tym pozbierajmy sobie przedmioty, sprawdźmy co można zdobyć, nie walcząc z nim. Chyba niewiele poza tymi dwoma woreczkami, więc no cóż. Trzeba zacząć walczyć. Ma tak brutalne rozpoczęcie odcinka. Co nam zaprezentujesz? Jeden Vesbat, jeden Rasrof i jeden Vesbat i tyle? Serio? Ty powinieneś być strażnikiem przejścia. Sorry, ale powinieneś mieć jakiś lepszy arsenał do dyspozycji niż tylko to. Przecież ja go zabiję jedną wróżką, no bez przesady. Co ty sobą reprezentujesz, gościu? Wszyscy tak się niby boją tych potężnych mrocznych elfów, a tu widać, co to ma być w ogóle. Bez problemu pokonujemy ich oddziały. No. Nie widzę już sensu, dlaczego one w ogóle zaczęły wygrywać. Czemu przejęły cały świat? No, przejęły, terroryzują właściwie. Czemu w sumie nikt z nimi nie walczy? To jest dosyć ciekawa kwestia. Kurde, miałem kupić sobie ten kulę do łapania wróżek. Zapomniałem zupełnie. No cóż. Bywa. No nic, to będziemy musieli go pokonać i nie złapać, bo na 21 poziom nie ma sensu absolutnie wydawać kryształową kulę, nie srebrną. Srebrną bardzo chętnie bym teraz wydał, ale niestety nie podchodź, bo ja nie chcę cię łapać. Dobra, koniec tego dobrego, idziemy dalej. W sumie na wróżki wody, wróżki chaosu są naprawdę dobre, a ja mam jedną taką bardzo, bardzo słabą, więc mógłbym w sumie ją zacząć trenować. Jakbym tylko wiedział, że to wróżki wody będą latały, cóż. Nie, możemy zamienić wróżkę chaosu. Zacznijmy szkolić kolejny. A nie, tylko skupiliśmy się w sumie na jednej, co może być problematyczne, jeśli ta wróżka nam padnie. Pamiętam. Tutaj był taki mały trik, że żeby dostać się do tej srebrnej kuli, trzeba było... O, właśnie to. Tylko ja nigdy nie potrafiłem tego zrobić i nie umrzeć. Tylko zapiszemy grę. Odpalimy to sobie. Teraz trzeba jakoś tu wskoczyć z powrotem i to jest naprawdę ciężkie, bo to jest wysoko. O! O! Druga próba, pięknie. To mi się podoba, bylebyśmy teraz nie zginęli. Pięknie i w drugą stronę i pięknie, no cudownie, wspaniale. Zaczynamy się wyrabiać pomału. Kolejne elfy. Mroczne elfy oczywiście. Ze zwykłych elfów to bym się cieszył, to nic nie ma tu. Czego chcesz? Czego ode mnie wymagasz? On ma chyba wróżkę powietrza. Tak, wróżkę powietrza, wróżkę lodu, wróżkę powietrza i wróżkę ognia. To może być ciężkie. Wróżka powietrza nie pokona kamienia. A wróżka lodu nie pokona... Zapewne ognia? Ognia. Chyba wszystko mam, co nie? Kamień jest czwórka, tu jest dwójka, dobra. Nie powinniśmy mieć aż tak wielkich problemów. Aczkolwiek problemy oczywiście zawsze będą, bo... No... Co to było? Czy on mi właśnie zabrał połowę życia jednym ciosem? Ej, nie mogę się ruszać. No nie. Chamstwo. No. No i tak powinniśmy uderzać cały czas, no ale... Niestety, moje wróżki nie są jeszcze... No nie! No nie, no nie wierzę w to. No po prostu no nie. Znaczy ogień pokona... O, ogień też pokonuje ten... Wróżki i powietrze, więc spokojnie damy sobie radę. W sumie nie wiem, po co szkolę aż tak bardzo tę wróżkę ognia i tak będę ją wymieniał. Mam jedną swoim ulubionym wróżkę ognia, którą zawsze ekwipuję i... No cóż,
Może być i tak. Mogę w sumie ją poszkolić. Zawsze to jedna wróżka wyszkolona do przodu. Wróżka powietrze. No, okej, dobra. Ciekawe, czy damy sobie radę. Chyba, że on ma jakiegoś krytyka, który mnie wcześniej tak pokonał. To by było coś. No cóż. Albo i nie. No i kończymy walkę. Tadam. Jeszcze zdążył. No nie, pieniądze. Nie, moje bogactwo. Nie. I teraz będę biedny. Przynajmniej zdobędę dużo poziomów. Miejmy nadzieję. No raz rów na pewno zdobędzie ich od groma, bo jest strasznie słaby. No ale cóż. Dopiero zaczęliśmy go szkolić. To jest chyba pierwszy level, który z nim zdobywamy. Wow. I już tyle dostał naraz. No dalej, 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 ile można. Nowy poziom czaru, okej, okay, pięknie. Kinezard. Brzmi prawie jak Charizard. No cóż, przypadek? Nie sądzę. Jeszcze będę musiał poleczyć swoje wróżki, bo dostały w pierdziel. No nie, no nie, co tu się dzieje w ogóle? To się nie godzi. Całkiem przyjemne, nie powiem. Przydatna rzecz, no zawsze kula do przodu, nie? Duża mikstura, średnia mikstura lecznicza, no i pięknie. Tylko teraz, żeby nie spaść, to może być bolesne. Jej, okej, dobra, i teraz w drugą stronę, damy radę? Bez najmniejszego problemu, no kurde. Pięknie. Chwila, muszę jeszcze coś sprawdzić. Okej, dobra. Już pamiętam, już wszystko rozumiem. Bo tutaj jest taka lokacja, w której najpewniej będą nas atakowały wróżki kamienia. I po prostu chciałem sprawdzić, jaką wróżkę najlepiej mieć wyekwipowaną na nie. Na wróżkę wody, więc w sumie mogę już ją dać, żeby nie rozdzielać też tego doświadczenia niepotrzebnie, tylko od razu walczyć, no. Ej, no serio, tu przecież kiedyś było mnóstwo wróżek kamienia. Zawsze miałem tu problem z przejściem z tego kawałka, bo zawsze mnie atakowały właśnie z tych trzech filarów i z tego kamienia i nie mogłem ich przejść. No nie! A teraz, kiedy zaczęłem o tym mówić, oczywiście żadne nie wyszło. No, pięknie, cudownie, wspaniale. W tej lokacji trochę posiedzimy, bo ona jest troszkę duża, jeśli dobrze... Tak, ona jest ogromna. Ona jest cudownie ogromna. I dobrze. Mnie to bardzo pasuje. Te woreczki zawsze mnie dziwią. Czemu one się tak świecą? Chyba inne, żaden inny się tak nie świeci, tylko te. Nie wiem, może one są jakoś ustawione po prostu. No, powalczymy. Tam niewiele mi brakuje do następnego poziomu. To tak akuratnie, żeby zdobyć kolejny poziom. Jezu, czemu ta wróżka jest taka wolna? I czemu nie atakujesz tak potężnie, jak miała? No, mniejsza z tym. I tak jesteśmy dosyć silni, tak więc jest. Nie ma rudze, nie narzekam, jest okej, jest w porządku. Kolejny poziom? Tak, jest. Chwila, ona na 25 ma ewolucję, co nie? Czyli jeszcze 4 poziomy. Może damy radę. Chodzi mi o to, że może na tej lokacji damy radę to zrobić. Byłoby bardzo, bardzo miło. Chociaż nam wiadomo, jak to jest. No, tu jest kamień, którego nie możemy zrobić. Silvia na 31. O Jezu, ma jeszcze ten. 80% mniej obrażeń, to musimy jeszcze to szybko zbić. Jeszcze nie mogę czarować. Denerwujące walki. Nie no, dostaje normalne obrażenia, tak mi się wydaje. Zmieniła czary tylko po to, żeby dostawać więcej obrażeń? Bez sensu. Cóż, nie pytam. Mnie to pasuje jak najbardziej. Zabijemy ją? Nie, jeszcze nie. Zaraz ona zabije nas. Gdzie jest flet? Dobra, jest. Nie patrzę, gdzie jest ucieczka, po prostu żeby nam nie mogła uciec, bo nam... Nie bardzo mi się uśmiecha, tak walczenie z wróżką, no nie, i znowu bogactwo mi ucieka, no i znowu będę biedny.
Będę musiał zużyć mana potiona jeszcze, bo mam cholernie mało many. Chyba, że... Wiem, co zrobię. Będę rozdzielał doświadczenie na kilka... Słyszeliście to? Słyszeliście to? Słyszycie? Gdzieś tu jest? Tak jest! Skrzat! Pięknie! 16? 16? 17! Uuu, 17 skrzat. Zaczyna się robić ciekawie. Jeszcze trochę i złapiemy wszystkie. A w sumie jesteśmy już ponad połową, no to... Kurde. Bardzo, bardzo pięknie. Szkoda tylko, że następne skrzaty będą już coraz cięższe do łapania i będą w takich miejscach, że naprawdę... Level 9. Nie. No, a wracając, następne skrzaty będą już w takich miejscach, że naprawdę bardzo ciężko będzie się do nich dostać i najpewniej jak już kogoś spotkamy, to i tak nie będziemy mogli go złapać, bo... No będzie w takim miejscu, że po prostu no, nie będziemy byli w... nie będziemy w stanie się do niego dostać, jak na razie, dopiero później dostaniemy możliwość. O, jak widzicie, skończyła mi się mana i teraz kolejne czary będą mi zużywały już punkty życia, żeby je... no... żebym mógł czarować. Denerwujące rozwiązanie, ale całkiem fajne. Przynajmniej nasza wróżka nie przestaje być bezbronna, tylko z każdym kolejnym atakiem będzie właściwie osłabiała samą siebie, co jest naprawdę dobre, bo przynajmniej może atakować. Jakimś tam kosztem, ale może. Zawsze to coś, zawsze to na plus. A to co to jest? Okej. Schodki donikąd? Serio? Tak serio, serio? Tak jesteście zupełnie pewni, że to są schodki donikąd? Pewnie gdzieś tutaj jest kolejny jakiś ten... Taka migająca poświata i będziemy mogli tu zaraz coś odkryć, tylko nie pamiętam... O! Jest kolejna! Dwie srebrne kule! Jej! Cudownie! Cudownie, bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Byleby tylko nie spać, bo się zabijemy. No to już było zbyt bliskie. Okej. Okay. I teraz w drugą stronę. Zawsze mam takiego lekkiego stracha, jak idę w drugą stronę, że w końcu spadnę. I jakiś taki irracjonalny lęk. Tam w drugą stronę jeszcze było przejście. Iść tam czy iść do jaskini? No pójdziemy do jaskini. Skoro już przyszliśmy tędy, to idziemy dalej. No i dobra, i co my tu mamy? Tu mamy coś. Idziemy w lewo. Oczywiście jak jest zasada, żeby zawsze iść w prawo, to się w labiryncie nie zgubimy, to idziemy w lewo i znajdujemy... Cóż? YOLO? Jakiś teleport. Zaraz nas wywiezie gdzieś do lasu. Złota kula! Złota kula, świetnie, cudownie. Nie spadaj, nawet nie próbuj. Coś jeszcze? Czy... Nie, no chyba tyle. A, czyli to było... To był teleport do złotej kuli. Bardzo nam się to przyda. Olbrzymio nam się to przyda. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, że weszliśmy do tego miejsca. Tam już chyba nic nie było, co nie? No dobra, to idziemy dalej. Idziemy w prawo i znajdujemy... O, to jest przejście do następnego... Znaczy... Tak jak poprzednio mówiłem, mogliśmy iść w lewo, czyli tamtędy, o tam jest właśnie ta platforma, na której było to i ten teleport jest... O, widać go, ledwo, ale go widać. A tu mogliśmy iść w drugą stronę i w sumie ominąć wszystkie te skarby i po prostu przejść dalej. Bez sensu trochę, no ale dobra. Stobat, o, to jest kolejna taka ewolucja naszego Wezbata, jeśli dobrze kojarzę. Tak, nawet wyglądają bardzo, bardzo podobnie, więc pytanie, czy go złapać. Nie musiałbym wtedy kolejnego Wezbata ewoluować, żeby mieć ten, no, żeby mieć pełną kolekcję wróżek. To nawet nie jest głupi pomysł, możemy go złapać. Bełicz. Nie wiem, co to Bełicz to robi, że jest takie serduszko. Najpewniej to jakoś ten działa na sztuczną inteligencję i na wróżki przeciwnika, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób to działa na nas, więc o. Ta dana odzyska punkty życia, punkty many, więc wszystko bardzo ładnie, pięknie.
Korgot też levelują. Kurde, cudownie. Ta rozgrywka jest naprawdę piękna, coraz bardziej mi się podoba. Chociaż wiem, jak to się skończyło ostatnim razem, jak tak mówiłem, więc może lepiej już nic nie mówię. Ile ma? 7 many. W sumie mogę jej wymienić jakieś zaklęcia teoretycznie. O. Dokładnie, od razu wrzucimy ten. Jakiś healing power, to za każdym razem jak atakujemy, nam leczy 5 punktów obrażeń, co jest naprawdę przydatne. Touchable weźmiemy. Dance of Chaos jemu wrzucimy, jakieś zaklęcia. Jakieś, o takie zaklątko jemu, żeby miał jakieś drugie. No, bo w czasie walki możemy zmieniać rzeczywiście sloty zaklęć na pierwszy slot i drugi slot i po to tam... Są te cztery miejsca, dwa pierwsze jest ofensywny i defensywny pierwszorzędowy, a drugi jest drugorzędowy. Idziemy tam walczyć, czy idziemy w spokojną okolicę? Idziemy w spokojną okolicę oczywiście. Nie zamierzam się jeszcze bawić w walczenie z całą armią mrocznych elfów na jednym odcinku. Nie ma w sumie. Czy ja dobrze widzę? A nie, to tylko pieniążki. Dobrze widziałem. Snaffle. A ja przed chwilą zużyłem ten, no, złotą kulę. A dlaczego? Będę musiał użyć kryształowej, żeby go złapać, o ile będę chciał go złapać. No, chyba nie będę chciał go złapać, prawdę mówiąc, bo po co mi kolejny Tinefol? Znaczy kolejny, to będzie pierwszy tak poprawdy, który będę miał w swojej kolekcji. Jak na razie oczywiście, bo... Poprzednie tam ewoluowaliśmy przy pomocy kamieni i ten Tinefol się zniknął z kolekcji tego. Jest pytanie, walczyć z nim dalej tą wróżką, czy już zmienić na kolejną, bo jak na razie to może nas zabić. Trafiłem go! Mój Boże. Najszczęśliwszy strzał świata. Dobra, dobra, chodź tu. Okej. No i znowu moje bogactwo, moje pieniądze. Pieniądze i słowa. Dobra, sławy już mam, ale chcę pieniędzy. Dostaniesz kolejny poziom? Nie. No jasne, dlaczego by miała? No nie. No ale przynajmniej mamy kolejną srebrną kulę, która... Na nic nam nie jest potrzebna, bo atakują nas zbyt potężne wróżki, żebyśmy mogli je użyć. Niech to szlak. Nie sprawdziłem, jakie ma zaklęcia. Ma dosyć potężne zaklęcia i być może nawet nas zabije. No czaruj, czaruj, czaruj. Musimy uciekać, bo no mamy... Powiedzmy sobie szczerze, nasza wróżka jeszcze nie jest dostatecznie silna, żeby... Nie, zgiń. Jezu, widzicie, ile my mamy punktów życia? Z nie wiem, z 10 punktów życia. Jeden cios, nawet najsłabszy by nas zabił. Dostań poziom, dostań. Dobrze. Tyle dobrego. No i w takim tempie jeszcze w tym odcinku ją ewoluujemy. Pięknie. No, jestem bardzo na plus. Zawsze lepiej mieć lepszą wróżkę niż gorszą. No cóż. Witeria. Jej chyba nie złapałem, bo ostatnim razem chyba mnie zabiła, tak. Pytanie, czy zużywamy kryształową kulę? Czy ona mi właśnie zapieprzyła za prawie całe życie? Kurde, nie trafiłem. Ale już nie mogłem dłużej trzymać, bym sam siebie zaatakował, to nie byłoby miłe. Dalej pójdzie, będę musiał wyciągnąć swoje inne wróżki. Bo ona mnie zabije. Kurde. Dlaczego moje wróżki są takie słabe nagle? Jak cały czas byłem taki silny, potężny, wszystkich rozwalałem, a tu nagle... Wszystko się spieprzyło. Dobra, czas spadać. No, to jest po prostu masakra, nie? No,
Cały czas byliśmy taką potęgą, a tu nagle... Nic. To nagle dostajemy i to mocno. Bo nie mamy wróżki. W sumie mógłbym wyciągnąć wróżkę ognia i walczyć, ale... Nie chcę tego robić, bo i tak wiem, że te wróżki ognia będę wymieniał. Naprawdę. Już mam obmyślony plan, już wiem wszystko, jak rozwiązywać, jakie wróżki chcę. Powinien poćwiczyć nad celnością. Ej, ja naprawdę zaraz zdechnę, ty. To nie jest już śmieszne. Dobra, czas zmienić na wróżkę ognia, bo... Jeden w pełni naładowany czar i wróżka ginie. Chyba pierwszy raz, kiedy taka zwykła wróżka mnie tak dobiła. Dobra, gin. Już nie chce mi się z tą bawić po prostu. Dlaczego? Dlaczego ta wróżka musiała być taka ciężka? Jeszcze nikt nie dostanie pewnie poziomu, bo dlaczego? No oczywiście, nikt nie dostał poziomu i teraz będę musiał zużyć milion mikstur leczących. Tak, jeszcze wyrzuć mi to z klifu. Pięknie. Dobra. Teraz na szybko miksturki leczące, zanim nas coś zaatakuje. No i w miarę jesteśmy już. Coś tutaj jest za drzewkiem? Oczywiście, że coś jest. Dobra, trzeba stąd wyjść, nie będąc atakowanym. Miejmy nadzieję. A jeszcze jedna rzecz. Okej, dobra. Weźmiemy sobie wróżkę chaosu, bo miejsce, w które wejdziemy, naprawdę nam się przyda. Dark Caves, ciemne jaskinie. I są tutaj wróżki, które naprawdę bardzo chciałbym połapać. Niestety, no nie mam złotych kul, dlaczego? Zastanawiam się, czy by nie pójść do miasta i nie wrócić tu w następnym odcinku już. I chyba tak zrobimy. O nie, to jest ten czar. Ten czar przenosi nas w losowe miejsce na mapie. Jak widać. Mega denerwujący czar. Dobra, trzeba zmienić wróżkę, bo zaraz znowu zginie. No nie, zginąłem. No nie, no nie, no nie, no po prostu, no po prostu, no... A no nie! No Boże, czy ty to widzisz? Dobra. Zdecydowanie muszę stąd iść i wrócić tu z kulami, które będę mógł użyć, żeby złapać te wróżki, bo to jest po prostu masakra, co się tu dzieje, a... Jeszcze on dostał doświadczenie za nic. Boże. Trulum. Dobra, jeszcze tylko ożywimy swoje wróżki, pouzdrawiamy je w miarę i... Nie to, nie to, nie to, nie to! Tu chciałem. Jeszcze trzeba uleczyć mojego Korgota. Drobinę. Dobra. W takim razie będę kończył odcinek i w następnym odcinku też zacznę z tego miejsca, ale już dużą ilością złotych kul, albo w ogóle kul, które będę mógł łapać wróżki. I nareszcie połapiemy te wróżki. Nareszcie nie będę narzekał na to, że muszę zużywać kryształowe kule, bo będę miał jakieś inne. No, a jak na razie trzymajcie się wszyscy ciepło. See ya, do następnego razu.